Ministerstwo Finansów szacuje, że gdybyśmy zgodzili się na cel neutralności klimatycznej, to transformacja kosztowałaby około 500 miliardów złotych do 2050 roku. Przy czym połowa tej kwoty, czyli 250 miliardów złotych, musielibyśmy ponieść do 2030 roku. Co istotne, mówimy tutaj o inwestycjach, o wartości inwestycji, a nie o kosztach, jakie obciążą budżet. To oznacza, że przy dobrze zainwestowanych pieniądzach, przy dobrych projektach, te pieniądze mają szansę się zwrócić i podtrzymać tempo rozwoju gospodarczego. Jeśli chodzi o środki na transformację, dyskusja koncentruje się często wokół wspomnianego wcześniej Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z którego do Polski popłynie kilkanaście miliardów złotych. Te kilkanaście miliardów złotych może być wydane do 2027 roku mniej więcej. Więc mówiąc o okresie najbliższych 30 lat transformacji, to oczywiście jest kwota niewielka, ale proszę pamiętać, że sam Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie jest jedynym instrumentem, który adresuje wyzwanie, jakim jest transformacja energetyczna czy transformacja regionów górniczych. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest elementem mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, który oferuje znacznie większe środki. Są to bardziej środki zwrotne w ramach instrumentu InvestEU oraz w ramach środków oferowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny. Ale nadal te środki w ramach mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji nie są jedynymi środkami, jakie Komisja Europejska planuje przeznaczyć na transformację. Możemy mówić o tym, że transformacja zostanie wsparta również na przykład z funduszu modernizacyjnego, na przykład w ramach środków przeznaczonych na falę renowacji, czyli program termomodernizacji budynków, zarówno indywidualnych, jak i publicznych, czy w ramach środków płynących przez Krajowy Plan Odbudowy. Jedno trzeba tutaj może jasno powiedzieć. Unia Europejska nigdy nie miała zamiaru, ani nie, nadal nie jest to zamiarem, aby pokryć całość kosztów transformacji. Tak jak wspomniałem na początku, środki potrzebne na transformację